Kanale. Ja jestem Lena, jakby was to zdziwiło i to jest następny vlogmas. Vlogmas number two i sorry za mój głosik, ale no po prostu nie wiem, chyba się przeziębiłam, więc już założyłam dzisiaj mikrofon. Zresztą tata mi powiedział, że mam zakładać mikrofon, bo w ogóle szepczę na tych filmach. Kochani, dziś 6 grudnia, czyli Mikołajki, vlogmas numer 2. Ogólnie to jest mój prezent, który dostałam, i jest to kalendarz. A że tutaj jest normalnie tyle okienek, ile trzeba, no to będziemy teraz otwierać kalendarz. Ponieważ termin wrzucenia tego filmu to jest 10 grudnia, ten film miał być generalnie z czegoś zupełnie innego. Nawet nie sądziłam, że dostanę kalendarz adwentowy. Ale co chciałam powiedzieć, niestety, no, nie czuję się najlepiej, przez co po prostu nie mogę nagrać tego filmu, który miałam, ale nadal wam nie powiem, co to jest, bo to jest top secret i dowiecie się w swoim czasie. Chyba że do 10 będę żyć pełnią życia i nagram to dla was. Dobra, ale ja nie będę gadać, po prostu otwierajmy ten kalendarz. Z tego, co mi mama powiedziała, to w Douglasie były różne takie różne kategorie. Znaczy tego, co mi mama powiedziała dzisiaj już później, to był jakiś spa i makijaż. I właśnie ja mam tutaj kalendarz makijażowy i bardzo fajnie, bo liczyłam na taki, szczerze mówiąc. Open! Jezus, jak ja się cieszę, uwielbiam otwierać pierwszy napotkany problem. O, idzie, ale ja mam, patrzcie, jakie mam pazury. O nie, za pozdrość, halo. I mi się połamią. Beznadziejnie. Okej. Otworzyliśmy jeszcze? Nie. Tak, żeby wam to pokazać, kiedy otwieram. Jejku. Dobra. Otworzyliśmy. I co, i to teraz... Czekajcie, bo ten kalendarz jest dla mądrych ludzi. Jak ja mam to otworzyć? Jakoś tak? Tu są jeszcze jakieś tasiemki. Nie wiem, bo zaraz okaże się, że rozkleję cały kalendarz w ogóle, ale wydaje mi się, że je trzeba... Od... O, mi się złama poznuknieć. Dobra. I tada! Oh my god, jakie fajne. Dobra, 3, 2, 1, reaction. O ja. Fajnie, fajnie. Tutaj mamy jakiś obrazek. Kompletnie nie. Jedyneczka, uwaga. Tak wygląda jedynka. Wiem, co będzie pod trójką, bo moja kochana przyjaciółka, pozdrawiam cię, Martynka, no już zaspoilerowała, ale tylko wiem, co będzie pod trójką, bo ona ma taki sam. Dobra. Okej. I Natalka, moja siostra, chciała mi w ogóle już wszystko wygadać. Dobra. Halo. Oh my gosh. Fajnie, bo wydaje mi się, że to w ogóle nie będą próbki, tylko będą całe. Mega fajna. W tamtym roku, jeśli ktoś oglądał vlogmasy, też miałam czerwoną szminkę, ale wydaje mi się, że ta jest taka bardziej portowa. Tak ona wygląda. I zaraz wam pokażę tamtą, co w tamtym roku dostałam, to sobie porównamy kolorki. To jest ta, co dostałam w tamtym roku. Ona jest oczywiście z Sephory, bo w tamtym roku miałam stamtąd. Czekajcie, bo tak trzeba, serio, ja wam mówię, że ja wiem, dlaczego te youtuberki tak robią, bo po prostu wtedy łapie ostrość kamera. I teraz porównując je, to wyglądają one w ten sposób. I ten jest taki bardziej brudniejszy. Mamy pierwszy itemek i tak jak mówię, to jest kalendarz typowo makijażowy, więc tutaj będą tylko kosmetyki, z tego co wiem. Dwa jest tu. Czekajcie.
tu. Jest to kształt, ała, ale sobie wyjechałam w twarz tam takiego dzwonka. Nie wiem, czy to widać. Dobra. O Jezus. Zalotka! Proszę zobaczyć. Ja wam już szczerze powiem. Niestety raczej nie będę... Ja mam zalotkę generalnie, ale taka fancy, złota, złota. Ja mam zalotkę i połamało mi rzęsy, więc ja generalnie zalotek nie polecam, ale bardzo fajnie będzie wyglądać, prezentować się. Kolejny item to zalota. Dobra, lecimy, nie będziemy się tam rozwijać. Trójeczka jest tu, a no i to wiemy, że to jest ten eyeliner. Okej. I jak na razie to nie jest próbka. O, yes! To jest taki eyeliner, myślę, eyeliner. Myślałam, że jest płynie, szczerze mówiąc, taki wiecie, a jednak jest of taki. Halo, proszę złapać ostrość. Pani kamero. O, taki o. Z Douglasa. I on ma chyba dwie strony, nie ma, tylko jedno. Uuu, jas. Halo. O, właśnie w ten sposób. Testing. Spoko. Nie chcę go zniszczyć. Dobra. Trzeci item. Czwórka jest tu. Otwieramy. To jest, mamy coś małego. Wydaje mi się, że to będzie jakiś lakier. Czy coś takiego. Nie, jednak jest to spineczka. Sądziłam, szczerze mówiąc, że nie będzie tych takich rzeczy. Ale w tamtym roku też dostałam taką spineczkę. Kto oglądał w tamtym roku, ten wie. Halo, proszę złapać ostrość. No, generalnie taka spineczka. Mamy cztery itemki, jeszcze dwa. Piąteczka. Czekajcie, szukam piątki. A, dobra. Piątka mamy na lewym skrzydle i jest ona w kształcie. W ogóle to są takie fajne kształty. To jest na przykład kształt lokomotywy. Dobra. Upiel. O nie, porwałam. Jezu, jaka ja jestem. Niestarna. Jejkusiu. O! Lakier do paznokci. Bardzo fajny, taki matowy. Przy mówiąc, ostatnio zbieram lakier do paznokci. No bo jak widzicie, zapuszczam paznokcie i fajnie było je czymś podrasować. Nude. Taki fajny. I ostatnie już okienko, czyli w kształcie skarpety. Czekajcie. A, znajduje się ono dokładnie w tym. Ojej. W tym miejscu. No i się skupiłam. Halo. Aha, w tym miejscu. I open. Okej. Tylko strasznie trudno się w ogóle wyciąga te rzeczy, ale to już tak... O, fajnie. To jest jakiś płyn do demakijażu. Patrzcie, tak się prezentuje. Bardzo możliwe. Ale zaraz wam powiem, bo w tamtym roku powiedziałam, że są chusteczki do demakijażu, po czym siostra mi uświadomiła, że są to chusteczki do zmazywania paznokci. No, Jezus, nie mogę tego ciągnąć. Nie, jest to do demakijażu. Ale fajnie, że są takie właśnie w całości, a nie próbki. Znaczy to jest chyba akurat taka próbka, ale wydaje mi się, że tych też normalnie możecie dostać w sklepie jako taki normalny produkt. A jest to dokładnie czysty po polsku. Delikatny, dwufazowy preparat do demakijażu, no, czyli tak jak myślałam. I on ma jakby takie dwie fazy, tak wiecie. Jest, że woda jakby, jak się wymiesza shake it, to jest jedny i zaraz się rozwarstwi. Hej, są kochani, siódmy dziś jest dzień, 7 grudnia, a więc otwieram dzisiaj 7 okienko. Mam zaraz angielski dodatkowy, więc szybko sobie otwieramy. Wydaje mi się, że ten odcinek po prostu będzie wyglądał tak, że do 7 będziemy otwierać, do 10 będziemy otwierać kalendarz. No bo niestety nie ma innej możliwości, raczej nie zdążę się ożywić. Co chciałam? 7. Ja szczerze mówiąc wam, ja wiem co tam jest, bo moja przyjaciółka, pozdrawiam cię Martyna, mi już powiedziała, bo mam taki sam. I właśnie nie mogę znaleźć 7 okienka.
A jest, dobra. Tu jest 7. Widzicie 7? Dobra. Otwieramy. No, halo. A dobra, tu. Uuu, daleko wbiłam tego palca. O. Co to jest? Jednak nie, bo ja przecież mówiłam, że to będzie pilniczek. A to pilniczek nie jest na stówę. Halo, ostrość. Nie chcę złapać ostrości z bliska. Nie wiem czemu. Irytuje mnie to. Ale tak wam pokażę. O, tak to wygląda. Coś takiego. I tu jest pianka. Właśnie nie wiem, o co chodzi z tym. Jezu, złap ostrość, bo się zaraz zirytuje. I tu jest coś. Smooth shape shining polish. I ja muszę się doedukować, bo ja nie mam pojęcia, co to jest. Przysięgam. Co to jest? Chyba jest pilniczek jednak, bo to, te boki, te ściany to są różne rodzaje pilniczków. Ale ja muszę się dowiedzieć, może to jest jakaś gąbka. Otwieramy 8 okienko. Czy ja ci przeszkadzam? Czy ja ci przeszkadzam? Proszę bardzo. 8 grudnia, 8 okienko. Ja nic nie było widać. Otwieramy. Gdzie jest 8 okienko? Halo! Jezus, nagrywać przy tych kawiach to jak nie wiem. O, this. Czekajcie, tylko sprawdzę za kształt. A taka po prostu kreska w tym miejscu. Więc otwieramy. Ten dźwięk nie był za przyjemny. O, jest. O, ale ładna, proszę zobaczyć. Wyciągam. Od razu zawiązuję, bo później zapomnę. To wyglądało. Proszę bardzo, jest Glossy Keys. Halo, ostrość. Ostatnio nie chcę łapać ostrości. Tak szybko jak zawsze łapał. Halus! W ten sposób. Jezus! O, jest! Patrzcie! Ale się rusza kamera się właśnie. Tak, i to jest błyszczący w ogóle. Nie wiem, czy to widać. To ma brokacik w sobie. Dobra, teraz test na ręce. Bo tu mam jeszcze tutaj ten eyeliner. Tak wygląda. Troszkę to rozsmaruję. Cię. O, nie wiem, czy to widać, ale on się tak błyszczy. Generalnie on ma kolor, żeby nie było. On ma kolor. Tiri-li-li. Ma kolor, bardzo ładny kolor. Hejka, witam was zaraz. Zaraz zaczynam polski, drugą lekcję, ale przed tym oczywiście kalendarium. Otwieramy. Dziś mamy 9. Zamknij się na chwilę, czy... cicho bądź na chwilę. Dobra. Teraz szukamy 9. Dziewiątko, dziewiątko miła. Gdzie się, kurczę, zgubiła? A tu jest. Proszę. O nie, zamknęłam komputer. Tu i otwieramy. Gdzie jest wklęśnięcie? To w ogóle taki dziwny kształt, latami. Nie mam pojęcia, co to mogłoby być. Jakaś kredka, ale zaraz sobie... To chyba... A nie, to jednak nie jest kredka. Proszę zobaczyć. Tam, dam. To jest do brwi. Mam się to jakoś... Nie mogę tego wyciągnąć, nie, halo. Agresywnie piłeś, widzisz, i się urwało. Czekajcie, muszę naprawić. Przecież kawie domowe niszczą wszystko. O, to nie tu. O, właśnie takie coś. To jest taki grzebyczek. Generalnie to jest to brwi, jak się nie mylę. Żeby tak, wiecie, ja nie mam brwi, ja mam naprawdę bardzo delikatne brwi. Więc
Ja ich też nie maluję, ale przystójmy. Ale mi brzucho zaburczało, sorry. A jakby, no nie wiem, czy coś to daje. Jejku. Znaczy to się nakłada, wiecie, jakieś mydełka, żele, bla bla bla. Ale ja szczególnie nie robię brwi. Ja nie mam takiej chęci. Ja nie wyglądam dobrze w brwiach, więc... więc ja ich po prostu nie robię, ale to się zawsze gdzieś tam przyda do czegoś. Bardzo fajnie. Bardzo dziękuję, panie kalendarzu. Żegnam. Lunix, Lena. Pozdrawiam. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję.